Filip Halicki i Bruno Kolejarz. Odwrotnie. Nie ma trenera z nami Puchalskiego Daniela. No, bardzo się gdzieś spieszył. No i nie zdążyłem go zawołać. No i teraz, jeżeli nie ma trenera, to podsumowanie całego turnieju, drogi do finałów. Poproszę kapitana drużyny Bruno Halickiego. O drodze do finałów i o finale podsumowanie. Podsumowanie, poziom. No to półfinały poradziliśmy sobie wszyscy. Wygraliśmy ze wszystkimi. Następnie, tak, w ćwierćfinałach. Potem w półfinałach poradziliśmy sobie naszym zdaniem z ciężką drużyną. To jest... Białystok. Kto to, gdzie to było? Śląsk Wrocław, Białystok. Wszystkie drużyny były na bardzo dużym poziomie. Przeszliśmy to. Zagraliśmy tutaj pierwszy mecz. To była porażka. Nasza pierwsza, jednym punktem przegraliśmy z Poznaniem. Walczyliśmy do końca, ale przez jeden błąd po prostu... Przez nasze wiele błędów to przegraliśmy i... No i szkoda nam było tego meczu. Nie poddaliśmy się, wygraliśmy następnego dnia z Wrocławkiem. I dzisiaj wygraliśmy z Bryzą następny mecz. Ale do ćwierćfinału, do półfinału wam zabrakło zwycięstwa z... Z Bryzą. Z Bryzą, właśnie. I nie z Bryzą. W grupie z kim przegraliście? W półfinałach? Nie, tu w grupie. Tutaj to z Eneo Basket Poznań i z Pivotem Piastów. Z Pivotem Piastów, właśnie z Pivotem Piastów. I dlatego graliście o piąte miejsce z Bryzą. A wygraliście 20, ale Bryza nie grała w pełnym składzie, prawda? Tak jest. Czyli to taki rewanż, nie rewanż, nie. No ale... Czas na podsumowanie drużyny. Jaki poziom twoim zdaniem tutaj na tych finałach? No moim zdaniem bardzo duży poziom jest tutaj. Wszystkie drużyny pokazują dają z siebie wszystko i grają bardzo dobrze moim zdaniem wszystkie drużyny. Wybraliście do wyróżnienia trenera, dostałeś statuetkę. Jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, ale uważam też, że wszyscy dali z siebie od nas z drużyny wszystko i też inni też zasługują na różne nagrody, bo wszyscy się staraliśmy. A myślisz, że do kadry cię powołają na latem? To już nie ode mnie zależy, to nie jest moja decyzja, ale mam nadzieję, że mnie powołają. Zawsze trzeba wierzyć. Tak. Od Zibiego dostałeś koszulkę od mojego sponsora, Kodę. Jako największy postęp, największy progres zrobiłeś od Radomia do dzisiaj przez ten rok. Czujesz to po sobie, że idziesz cały czas do przodu? Tak, czuję. Jakie miałeś na przykład statystyki rok temu, a jakie teraz? Rok temu za bardzo, no tak myślę, że z 7 punktów na mecz 5 max było. Teraz, no to nie najważniejsze są punkty, ale też się liczą zbiórki, wiadomo, wszystko, przechwyty. Ale co, trzeba iść dalej i dalej. Słuchaj, ja tam zauważyłem Bruno Halicki, no, że tam wyrównany mecz był z tym Piastowym. Ale oni rzucali trójki, nie bali się, 20 tam ponad trójek rzucali, 7 trafili. Wyście tylko 6 oddali. Czy nie brakuje wam właśnie do sukcesu, do pełnego sukcesu, dobrego rzutu za 3? No, myślę, że brakuje, bo nie wszyscy od nas drużyny mają taki poprawny rzut za 3, który jest celny. No, ale też przyznasz mi, bo byłem na U14, trener Puchalski do U14 raczej nie pozwala rzucać za 3. Nie rzucaliśmy wtedy ani jednego rzutu za 3. Więc tego może brakować, tego wytrenowania. Tak jest. Ale już teraz normalnie rzucacie, już normalnie gracie. Jakie plany na wakacje? No, ciężka praca na pewno, poprawienie swoich błędów, no i następny sezon. A ty? Praca, spanie, jedzenie i tyle. No. A jakieś kampy komercyjne, prywatne? Ja jadę na kamp. Gdzie? Pluta. Nie mam w planie na razie, ale myślę, że jakieś możliwość się znajdzie. No, ciekawy jestem, Olejarz. Twój progres też zauważą trenerzy kadry polskiej, dają ci szansę. Może jak nie teraz, to później. Zobaczymy, czy Halicki.
dużo kadrowiczów, ty znasz kadrowiczów, dużo kadrowiczów tutaj nie było, bo chyba z około 10, nie? Tak jest. To też trochę pewnie obniżyło poziom. Nie mam pojęcia, ale ci, co tutaj są kadrowicze, to na pewno bardzo dobrze tutaj to wygląda, jak grają, więc... Ja byłem z wami w Radomiu, był to piękny finał, graliście z Bryzą Kowale. Nigdy bym nie przypuszczał, że te dwie drużyny znakomite z ubiegłego roku zagrają o piąte miejsce, ale to jest sport młodzieżowy, nieobliczalny. Jak myślicie, kto sięgnie po złoto U15? W tych mistrzostwach uważam, że to będzie WKK Wrocław. Tak samo uważam, bardzo ładna drużyna, fajnie gra. A z kim w finale? Z Poznaniem. Z Zieloną Górą. Stawiasz na Zieloną Górę. Zielona Góra to chyba taki czarny koń, tak, sensacja trochę, nie? Tak, ale ja myślę, że Poznań. Ja bym chciał zobaczyć ten mecz Poznań WKK Wrocław. Tak. Zostajecie do jutra? Nie, dzisiaj wyjeżdżamy. 22, szmat drogi. A powiedz mi, gdyby te finały były u was, pełna hala kibiców, przypuszczam, że wyglądałoby to inaczej, że byłaby czwórka? Myślę, że tak, bo tam są nasze kosze, mamy wyczute te kosze i myślę, że by była ta czwórka. Cały czas to wierzymy, wierzyliśmy. Szkoda, że się nie udało zrobić finałów Przemyślu. No, trudno. Póki co, wszystkiego dobrego na wasze szczęście kariery. Jak to mówi Daniel, wszystko jest przed wami. Tu głównie chodzi o szkolenie. Wiem, że w Przemyślu pokazują się sponsorzy. Może nawet będzie pierwsza liga. Coś słyszałeś na ten temat? Na razie nie. Druga liga na razie. No, ale perspektywa jest duża właśnie z pierwszą ligą. I ja zapraszam tu jeszcze chłopców. Na koniec podejdźcie. Zawołaj go, jak ma na imię. Franek. Franek! No ja wam oddaję mikrofon. Możecie coś przekazać dziewczynom, koleżankom o swoich marzeniach. O swoich NBA, kto wygrał? Warriors. Boston Celtics albo Dallas. Boston. Ja za nikim nie jestem. A PLK? Nie wiem. Śląsk? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No, ostatnio byłem... A słyszałem, że miałeś debiut w drugiej lidze. Ile zagrałeś w sezonie minut? Nie patrzyłem na te minuty, ale parę minut zagrałem. Około 10, parunastu minut myślę, że będzie. W całym sezonie? Tak, w drugiej lidze. Jak się gra z takimi dużo starszymi zawodnikami? Myślę, że to bardzo dobre doświadczenie i no super takie przeżycie dla młodego zawodnika. To teraz możecie coś właśnie przekazać swoim idolom, którzy tam was dopingowali w szkole, coś im powiedzieć. No co tam chcecie? No to ja chciałem pozdrowić wszystkich naszych kibiców, którzy tu przyjechali, i wszystkich rodziców, którzy też tu przyjechali. To ja bym chciał pozdrowić wszystkich kibiców, którzy nie mogli przyjechać, całą szkołę, która to oglądała, wszystkich znajomych, którzy nas wspierają i Hitmany. Ja bym chciał pozdrowić szczególnie wszystkich kibiców z naszej szkoły, naszą dyrektorkę, pozdrawiam też Kinię, moją dziewczynę i moich rodziców, oczywiście moich. No ja pozdrawiam ludzi, wszyscy, którzy oglądali sprzed telewizora, na telefonach i w ogóle. I chciałbym ogłosić, że poszukiwania dziewczyny dla Wiktora są rozpoczęte. Dziękuję wam za wyjazd, że znaleźliście czas. Pozdrawiam Daniela Puchalskiego. Może będzie okazja jeszcze gdzieś się spotkać, porozmawiać o koszykówce. A ja mam taką prośbę do was, bo macie nowe logo, nowe koszulki, nowego sponsora, a Zibi cały czas w starych chodzi. Postarajcie się o jakąś koszulkę dla Zibiego. Następny wyjazd to się trzeba będzie poradzić. Ja w domu mam cały karton. To sobie krzykniemy. Hemart! Team! Co? Hemart! To ja. Nie, to jeszcze raz. Jeszcze raz. Rzadki! Dziękuję.